our guy in Bulgaria. Здравствуйте. Bardzo się dziwię, że się spotkali z takimi ludźmi, bo to jest bardzo ścisłe grono i są bardzo elektryczni. Сега отиваме до квартала. Машината може да е в джоба. Кой ще живе? Ето. No i wszystko się pięknie włączyło. Moje rzeczy. Już jest mój samochód. To są niebezpieczni ludzie, czy twoim zdaniem nie? Bardzo. Uważam, że bardzo niebezpieczni. Na pewno 100 razy bardziej niebezpieczni niż ci, którzy są u nas, gangsterzy. Tam się nie pierdzielą, tam po prostu jeżeli masz dostać w łeb, to dostaniesz i na tym się sprawa kończy. Naprawdę jeszcze raz pełen szacun dla was, że udało wam się tam dotrzeć do kogoś, że wam pokazał, jak to działa. Dobra, ile to kosztuje? Zostaliśmy wywiezieni na podziemny parking. Mam nadzieję, że wrócimy stąd w cali zdrowi. Nie wibruje jeszcze. Czekaj samolot. No. Procesing już. A, gotowy siły? Gotowe. Nie, dobrze nie poczułem. Nie poczułem, dobra. Nie było i co? I teraz w takim razie podchodzę do swojego. Teraz zawibrowo. A, please this sir. O, proszę bardzo. Był to pośrednik producenta w sprzedaży najnowszego na rynku sprzętu służącego do kradzieży samochodu. Gameboy to jest petarda tak naprawdę. To jest urządzenie, które powoduje coś takiego, że kradzież pojazdu staje się najłatwiejsza z możliwych. Takich filmów z polskich ulic drastycznie przybywa. To nagranie monitoringu tłumaczy, dlaczego polscy złodzieje pokochali nową złodziejską zabawkę. Zatrzymajmy się na chwilę i pokażmy czas potrzebny tym trzem mężczyznom do kradzieży samochodu. Za tą i wiele innych, najszybszych kradzieży odpowiedzialny jest tak zwany Game Boy. Polecieliśmy do Bułgarii, do źródła nieszczęścia wielu polskich kierowców, którym giną samochody z systemem bezkluczykowym. Sofia, stolica Bułgarii. Jedziemy na spotkanie z człowiekiem, z którym umawialiśmy się przez ostatnie kilkanaście dni. Człowiekiem, dzięki któremu to miasto stało się prawdziwą europejską stolicą przestępczości samochodowej. A dzięki urządzeniom produkowanym właśnie przez niego, giną również państwa samochody z ulic polskich miast. Oglądałeś nagranie. Z kim właściwie się spotkaliśmy w tej Bułgarii? Spotkałeś się z tak zwanym magikiem, tak? To tak funkcjonuje w środowisku złodziei samochodów. To jest człowiek, który dostarcza tych narzędzi najnowocześniejszych w tej chwili polskim złodziejom. Osoba postronna nie jest w stanie sprzedawać tego sprzętu, bo do niego nie będzie miała dostępu, żeby nim handlować. Musi być osoba bezpośrednio powiązana z grupą przestępczą, która produkuje taki sprzęt. Zaraz po lądowaniu mamy umówione spotkanie. Czeka na nas człowiek najprawdopodobniej powiązany z bułgarską przestępczością zorganizowaną. Na spotkanie idziemy z dziennikarzem śledczym z Bułgarii. Krasimira przedstawiamy jako naszego tłumacza. Pierwszy adres to sklep i dorabianie kluczy do samochodów. Kiedy mówimy, że jesteśmy z Polski, obsługa już wie, w jakiej sprawie przyjechaliśmy. Krasimir po cichu tłumaczy rozmowy Bułgarów. Czy muszą przyjechać ludzie szefa, tak? Nie, my jesteśmy. Przyszli ludzie. Okay. Po kilku minutach przychodzi po nas człowiek, aby zaprowadzić nas do mniej oficjalnej części tego biznesu. Bułgarzy są przekonani, że mają do czynienia z polskimi złodziejami samochodów. Krasimir, our guy in Bulgaria. Здравствуйте. A ty się przewieziesz, tak? Dobra. Nie ma problemu. Szef tego biznesu tłumaczy nam, jaką odgrywa rolę na rynku urządzeń do kradzieży pojazdów. My jesteśmy główny dostawczyk w Europie na tej maszynie. Głównym dystrybutorem w Europie tych urządzeń. Okej. I po świecie. I na całym świecie. Dwoma są chorzy, którzy ich sprzedają te maszyny. Dwie osoby są. Nie i producent. A, czyli oni i producent tylko sprzedają na całym świecie. Nikt poza tym. Pytamy, na ile istotnymi klientami są tutaj Polacy. Myśmy sprzedali nad 50 maszyn. Ponad 50 maszynek sprzedaliśmy. Okej. Okay. A dużo do Polski? No w połowie z tym. Dużo. No i nogą. Dużo. No.
Zaskakuje cię, facet tam powiedział, że najwięcej tego sprzętu sprzedaje do Polski. Nie, ja powiedziałem, że polscy, po prostu znam polskich złodziei. Nasi złodzieje są najlepsi w Europie, jak nie na świecie. Są najprężniej działający, to oni odpowiadają za kradzież aut. U nas odpowiadają za kradzież aut w Niemczech, Austrii. W większości przypadków, oczywiście są jeszcze inne grupy, ale tak, no, nasi złodzieje na pewno są głównymi odbiorcami tych rzeczy. Tłumaczymy bułgarskiemu magikowi, że decyzję o zakupie sprzętu podejmie nasz szef, który został w Polsce. Prosimy o możliwość nagrania kilku filmów telefonem komórkowym, tak abyśmy mogli wysłać je człowiekowi, który może wyłożyć na tę zabawkę 20 tysięcy euro. Bułgar po chwili wahania się zgadza i zaczyna tłumaczyć, jak działa tak zwany Game Boy. Cztery razy? Cztery płyty? И сега процесинг смята. Teraz калкулира. Облича, калкулуй. Обаче ние може да си отиваме да пием кафе. Але ми може в тем часе пиш на кафе. На кафе, окей. И да чакаме докато извибрира. И можем да сховаш да пишем. Може да се преберем в джоба. Можем да проверим, можем да сховаш да пишем. Urządzenie ma niesamowite możliwości. Zapamiętuje kluczyki. Wystarczy, że po zdekodowaniu wybierzemy odpowiedni. Utiwamy na 14. Idziemy i natiskamy Y. Natiskamy Y. I wiecie, ma kiles. Już jest kiles. I czak, tuga wiecie, robota. To dopiero wtedy działa. I pali. Wgrywa sobie przy pomocy Game Boya program i otwierasz ten pojazd, jakbyś był właścicielem tego pojazdu. Wgranie może nastąpić w serwisie. Powiedzmy, masz złodzieja albo gościa pracującego z grupą złodziei w serwisie, warsztacie, nie wiem, na stacji diagnostycznej, tam gdzie ma dostęp do tego typu pojazdów i masz możliwość odjechania tym pojazdem w dowolnym miejscu, w dowolnym czasie, tak jakbyś był jego właścicielem, miał klucz do niego. Lepszej rzeczy złodziej mieć nie może. Nasz bułgarski kontrahent w pewnym momencie proponuje wycieczkę, żeby pokazać, że urządzenie działa również na samochody z najnowszego rocznika. Zawozi nas na podziemny parking oddalony o kilkanaście kilometrów od miejsca naszego spotkania. Gotowo. I teraz skanera. I teraz skanuję. Okej. Okay. I zachodzimy piękne. I teraz idziemy piękne. No jesteśmy w samym centrum Sofii, no i tutaj przechodzimy instrukcjarz kradzieży samochodów w Warszawie. Panowie są bardzo uprzejmi, pokazują nam, jak to się robi. Za chwilę, jak zawibruje mi urządzenie, zdaniem panów ten samochód będzie już tak jak mój. To znaczy będę miał właściwie coś, co będzie oryginalnym kluczykiem do samochodu. Po krótkiej chwili mamy gotowy kluczyk do nowiutkiego samochodu. Gotowy? Gotowy. Nie poczułem. Nie poczułem, dobra. Nie było w sercu. I co? I teraz... W takim razie podchodzę do swojego. Teraz zawibrował. O, proszę bardzo. Ostrożnie. Jestem w samochodzie. No i zobaczymy, czy mogę się poczuć jak jego właściciel. Proszę bardzo. Z tym urządzeniem właściwie mogę już odjechać tym samochodem. Jest jedno urządzenie, nie potrzebuję żadnego dodatkowego kluczyka. No to jest najnowocześniejszy sprzęt, który w tej chwili produkują Bułgarzy. I ten kluczyk zdaje się zapamiętał już ten samochód, więc mogę sobie wysiąść, jak rozumiem. I teraz panowie, jedno ważne pytanie, czyli po... To urządzenie już pamięta ten konkretny samochód, tak? Mogę podejść jeszcze raz? Dwa, to jest tu pomnikuj konkretny dokładnie. Da. Najwyższy. Czyli podchodzę sobie jeszcze raz i mogę... To już jest jakby mój samochód. Tak. Że nawet jakby ten pojazd stał
pod oknami kamer, tak, i czterech ochroniarzy oglądało, no to co, przychodzi gość, wsiada i odjeżdża właściciel, tak? Nie ma żadnego ruchu fałszywego, tak? Także to jest najprostsza rzecz. Wybór miejsca, czasu i metody odjechania pojazdem to jest najważniejsza rzecz dla złodzieja, bo to jest ten moment przypałowy, kiedy on może być złapany. Coś takiego to jest po prostu zaproszenie do kradzieży, no. Dojście do tego później, kto to szczytał, jest prawie niemożliwe, bo ten samochód stał, nie wiem, pod sklepem, gość był u fryzjera, gość był, nie wiem, pod pracą, tak, był właśnie na tym przeglądzie i teraz tych miejsc, gdzie trzeba by było sprawdzać, gdzie to mogło nastąpić, jest setki tysięcy i niestety nie, żadna policja do tego nie dojdzie, gdzie to było. A złapanie złodzieja, tak jak jeszcze raz mówię, w momencie, kiedy on dokonuje odjazdu tym pojazdem, jest niemożliwe. Naciskam klapkę 4 razy. O, czekaj, nie, czekaj. Ty masz kopcie. Ten moment decyduje, że możemy mieć kłopoty. Nasz tłumacz Krasimir słyszy szepty Bułgarów, kiedy po raz pierwszy podchodzę do samochodu i robię to nieudolnie. Zaczął zatamić, bo kiepski z pana złodziej był troszeczkę podchodząc do samochodu. Nie miał pan takiej pewności, jak się robi z tą klamką, jak się naciska. I w pewnym momencie on się tak zaciekawił. Słuchaj pan, to może są z polskiej policji, kim są ci ludzie? I zaczął z kolegą rozmawiać. Tym bardziej, że było to w Bułgarii, było to no moim zdaniem spore ryzyko. Nie pojechałeś z polecenia jakiejś osoby, pojechałeś w żargonie to się mówi z ulicy. Natomiast no tutaj, jak już rozmawialiśmy wcześniej, zagrało dużo, że byłeś po prostu Polakiem. Jak ja bym się przeszedł i spojrzał na niego raz i ta wymiana wzroku, on wie, że to jest tym psem, tak? Bo to jest odpowiedni sposób patrzenia, odpowiedni ruch. I tak samo jest, jak ja patrzę na złodzieja. Ja widzę, jak on podejdzie do tego samochodu, ale to też wymaga no, setek razy takich. On musiał tych takich transakcji odbyć setki razy, żeby zorientować się, że o nie przyjechał ktoś z tej bajki, tylko przyjechał ktoś z innej, nie wiedział z jakiej byłeś bajki, bo to chodzi o ten sposób, o te ruchy, o coś, co jest automatyką złodziejską. No, myślę, że jeszcze do dzisiaj nie wie, z kim ma do czynienia. Tylko w zeszłym roku zginęło w Polsce ponad 1000 koreańskich i japońskich samochodów, marek, które otwiera tak zwany Game Boy. Leszek Dawidowicz, Polsat News.